oczywiście trenerzy klubowi także mają swoje interesy i także gdzieś tam czasami zadzwonią, poproszą, żeby jakąś zawodniczkę w jakiś tam sposób mniej eksploatować. Zobaczymy, jak będziemy się prezentować w tym ustawieniu, w którym już wcześniej występowaliśmy, więc nie jest to dla nas jakaś nowość. Natalia Chudzik, świetne teraz przedłużenie piłki, jest okazja do skończenia tego ataku. Grabowska już jest blisko pola karnego, Pajor! I broni Barbara, ależ to była dobra akcja Polek. I o to chyba chodzi, żeby szybko, ale dokładnie podawać, aby tworzyć te sytuacje, a później utrudniać rywalkom życie. Zobaczmy jeszcze raz, bardzo dobre było to podanie Dominiki Grabowskiej do samego kopnięcia Ewy Pajor. Też się nie ma co przyczepić. To jest 9. minuta spotkania, jest tam w polu karnym aż 5 zawodniczek Brazylii i w takich okolicznościach dość łatwo zdobywają pierwszą bramkę w tym meczu Brazylijki. Kompletnie niepilnowana brazylijska zawodniczka i po stałym fragmencie drużyna Brazylii obejmuje prowadzenie. No szkoda tej sytuacji, bo tak wydawało się, że tam nie będziemy mieć problemów przy tej sytuacji. Zobaczmy. Kamczyk nie wyskoczyła do tej piłki. Widzimy Formiga, jedna z najniższych na boisku. Żadnych problemów nie miała, żeby skierować piłkę do siatki. Precyzyjny strzał, jeszcze piłka odbiła się od słupka. A musi Ewelina Kamczyk jednak tam doskoczyć, interweniować, zblokować chociażby możliwość wyskoku. Dużo czasu, dużo miejsca miała Formiga, żeby precyzyjnie skierować piłkę do siatki. Szybko połapały się w tym wszystkim Brazylijki. Jeszcze nie koniec ataku biało-czerwonych. Uwaga, strzał na bramkę Barbary. Kapitalny teraz broni. Świetnie brazylijska bramkarka, no ale w końcu nasza drużyna pokazała to za sprawą Balcerzak strzelała. Patrycji Balcerzak, tak. Bardzo ładny strzał. Piłkarki jest Cessant. No i doskonale broni Barbara. Grabowska, była też Ewa Pajor blisko pola karnego, Pajor! Ależ teraz mieliśmy szansę na wyrównującego gola. Szkoda trochę tej sytuacji, ale tu zagrały Polki z dużą determinacją, z ofiarnością, szybko odzyskały piłkę. Proszę popatrzeć tutaj na tę walkę Ewy Pajor, no i Kamczyk i broni Barbara. O, niezły strzał, ale jednak dość przejrzysty, czytelny dla brazylijskiej bramkarki. Do Debini, Debinia jest w polu karnym, Debinia mija Messiasz, uwaga, szansa Brazylijek i to jest drugi gol Tamires. Świetnie zamknęła akcję i w 49 minucie Brazylia wygrywa już w Kielcach 2-0. Szkoda, bo zupełnie niepotrzebna była ta sytuacja dla Brazylijek. Konsekwencja właśnie tych błędów, nie weszliśmy dobrze w tę drugą połowę i to z dosyć dużą łatwością Brazylijki sobie stworzyły ponownie świetną sytuację. W ciągu 3 minut drugiej połowy Brazylia sobie stworzyła więcej 100% sytuacji niż przez całe 45 minut. Zobaczmy jeszcze raz na dynamikę Debini, takie zagranie, którego nikt nie był tutaj w stanie przejąć. No była tam w polu karnym Patrycja Balcerzak, ale nie udało się tej piłki w żaden sposób ani wybić, ani zablokować. Tamires kończy bardzo ładnie tę akcję, też doświadczona obrończyni Corinthians. No i właśnie, to chyba było zamierzone, by zrobić trochę zamieszczania. Jest gol naszej reprezentacji. 58 minuta meczu. No trochę faktycznie zamieszały tutaj dziewczyny z prawej strony boiska. Dobre dośrodkowanie, mamy kontaktowego gola. Małgorzata Messiasz, to jest ta dziewczyna, która fantastycznie... 13 bramek, mówiłaś poprzednio. Fantastycznie potrafi się w takich sytuacjach znaleźć, zachować. Świetnie gra głową, potwierdza to właśnie przy tym dośrodkowaniu Natalii Chudzik. Idealnie wyszła do tego podania i Barbara absolutnie bez szans przy tym strzale Małgorzaty Messiasz. 58 minuta meczu, Małgorzata Messiasz przywraca nam nadzieję, że w tym meczu nie wszystko stracone, że wcale nie muszą nasze piłkarki przegrać z reprezentacją Brazylii. Ja bym jeszcze pochwalił również bardzo mocno Natalię Chudzik za to dośrodkowanie, ale znowu gorąco pod naszą bramką. Taka korzystna odległość, żeby oddać strzał. Uwaga, Ludmila w paru karnym. Katarzyna Kiedrzynek, szansa Brazylijek i to jest niestety trzeci gol, ale ten gol nie będzie uznany. Podniesiona chorągiewka sędzi asystent. Zdaje się, że piłka już była poza boiskiem. Trafia do bramki Debinia, ale na pewno gol nie jest uznany. No, popatrzmy sobie na powtórkę tej sytuacji. Ludmila bardzo ładnie grała Małgorzatę Messiasz. No i co właśnie?
A trochę zasłonięta była. Zasłania nam piłkę w tej sytuacji, tak. Matysik, więc ja zakładam, że pani sędzia zdecydowała, że to piłka wyszła, aczkolwiek no jednak patrząc na powtórkę, to musimy stwierdzić obiektywnie, że nie, no nie widzimy, żeby wyszła poza linię. I chyba ten gol jednak uznany. To jest ostatni gwizdek. Przegrywamy z Brazylią 1-3, ale myślę, że z tego meczu też trzeba wyciągnąć pozytywne wnioski. Nie było dzisiaj niespodzianki, bo takim byłby chociażby remis w tym spotkaniu. Pozytywy były, oczywiście tych błędów też się nie ustrzegliśmy, stąd te gole, ale to też nie były jakieś sytuacje stwarzane po koronkowych akcjach Brazylijek. Natomiast ogólnie musimy zespół pochwalić. Mamy dużo materiału do analizy, więc przed nami najważniejsze spotkanie jesieni, w listopadzie z Hiszpanią.